Odra, największa katastrofa ekologiczna po II wojnie światowej w Polsce, kto jest za tą katastrofę odpowiedzialny szokująca e, dzisiaj, praktycznie szokujący temat, jeśli chodzi o film, no to jest przecież tragedia, to jest tragedia, to, co się dzieje, jeśli chodzi o odrę, kto jest za to odpowiedzialny. Co się dzieje z premierem morawieckim? Czy on jest po prostu jeszcze osobą władną w kraju, że nie wie, co się dzieje praktycznie w Polsce, to co się dzieje, jeśli chodzi o Odrę? No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Dzisiaj przedstawię swój swoją perspektywę na całą tą sprawę, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zareagujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, kto jest odpowiedzialny za największą katastrofę ekologiczną w Polsce po II wojnie światowej, po 45 roku? Nigdy nie było w czasach powojennych praktycznie tak ogromnej katastrofy ekologicznej. Mieliśmy powodzie. Nawet była powódź tysiąclecia. Były też po prostu problemy. Ludzie mówi: no bo nie mamy tutaj tak odpowiednich rzek, tam zapór, nie ma praktycznie wałów przeciw, przeciwpowodziowych i tak dalej. No ale okej, okay. rzeka to jest jednak żywioł wody i tak dalej. Ciężko jest po prostu to przewidzieć. To by wymagało nakładów finansowych, też wielu lat praktycznie inwestowania w to. Ale teraz Mamy do czynienia ze skażeniem, z praktycznie skażeniem, z jakąś substancją chemiczną, jeśli chodzi o Odrę. To dzieje się na długim odcinku Odry. Mnóstwo ryb pozdychało, tak? Biedne te rybki, gdzie my tu w Polsce przecież uwielbiamy ryby, tak? Jemy ryby, czy będąc nad Bałtykiem, czy po prostu w domu na obiad, czy na przykład na święta Bożego Narodzenia, karpia, ale nie, nie tylko po prostu inne ryby. No jest to tragedia. Zwłaszcza, że często nam się mówi, tak? No w naszych domach nasze matki, babcie mówiły, tak? okaz zdrowia tak że ktoś jest po prostu zdrowy jak rybka zdrowy jak ryba tak albo ryba jest bardzo zdrowa a teraz to się okazuje że te biedne ryby po prostu no według Niemców tam jest rtęć podobno tak w tej rzece w Odrze natomiast tutaj minister Moskwa odbija tutaj piłeczkę mówiła że ona uzyska te informacje jeśli chodzi o oficjalny raport strony niemieckiej i podobno po prostu tej rtęci nie ma no nie wiem, ja nie jestem adwokatem, żebym to miał analizować, czy po prostu jakimś tutaj sędziom, że mam rozpatrywać jedną czy drugą stronę. Natomiast coś na pewno jest jakaś chemikalia są po prostu w tej rzece, że te, że, że te po prostu ryby padają. No, wędkarze rybacy obliczyli, że to są straty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, jeśli chodzi o kwestie ryb, tak? Jeśli chodzi o kwestie też zarybienia, że zarybienie trwało wiele lat. Zobaczcie sobie, że. To na przykład te ryby, które pokazują w telewizji, w serwisach informacyjnych, to są, to są dorodne okazy. To nie ma takich malutkich praktycznie rybek. Tak? To są ryby, które mają po metr. Długości, bardzo duże po prostu okazy, gdzie pewnie wędkarz, gdyby złowił takie ryby, no to pewnie by się cieszył. Teraz by sobie robił zdjęcie, tak? Pochwaliłby się kolegą z Polskiego Związku Wędkarskiego gdzieś na jakichś stronach internetowych i tak dalej, media społecznościowych na Facebooku. Natomiast to są bardzo dorodne ryby i te wszystkie praktycznie ryby padają. Mało tego nastanowią zagrożenie, bo inne ptaki, czaple, żurawie po prostu jedzą te ryby, no a później same te po prostu ptaki mogą paść. Tak, w związku z tą. Substancją chemiczną, którą zjedzą w, te, w tej rybie. No bo jak to jest rtęć, to przecież ona się nie rozkłada w ciele ryby. No właśnie, właśnie. Przerażające jest też niekompetencje, jeśli chodzi o rząd prawa sprawiedliwości. No, yy, ciężko jest mieć po prostu pretensje, na przykład do yy, tutaj władz lokalnych, bo władze lokalne już interweniowały w tej, w tej sprawie, jeśli chodzi o yy, właśnie tutaj skażenia tych ryb. Natomiast były prośby kierowane do premiera Morawieckiego, który nic praktycznie w tej sprawie nie zrobił od 26 lipca. Ja muszę powiedzieć, dla mnie przerażająca jest sprawa taka, że premier Morawiecki mówił o tym, że o całej tej sprawie dowiedział się czy też 11 sierpnia, gdzie ta sprawa praktycznie była nagłaśniana już od 26 lipca tamtego miesiąca, tak? No to jest dla mnie przerażająca sprawa, bo w jednym i w drugim przypadku to świadczy źle o premierze Morawieckim. Świadczy to źle o, o nim po prostu, że służby nie informują go w państwie, co się dzieje. Przecież premier dostaje każdego dnia dziesiątki czy kilkanaście raportów na temat sytuacji, zagrożeń itd., kwestii bezpieczeństwa, informacji ze strony służb wywiadowczych itd. Dalej, no, jest premierem, to powinno spływać na jego biurko, więc albo takiej informacji nie uzyskał, albo taka informacja była zatajona przed nim. Więc to tym bardziej jest przerażające, tak, że nie ma jakby kontroli nad tym, co się dzieje w, w, w kraju. I druga sprawa, że premier Morawiecki praktycznie jak się o tym dowiaduje, to się dowiaduje o tym, kiedy wszyscy Polacy, tak, czyli 10-11 sierpnia i podejmuje jeszcze tak małe, lakoniczne działania, to też jest przerażające. To tak można powiedzieć, jakby po prostu był właściciel gospodarczy jakiegoś domu e, i on zarządza jakimś domem i pękła rura, tak ta rura po prostu zalewa wszystkie mieszkania, w mieszkaniach są mieszkańcy. Ci mieszkańcy w ogóle nie informują tego gospodarza, a jak poinformować tego gospodarza, że pękła rura i zalewa wszystkie mieszkania, to ten gospodarz po prostu spokojnie sobie siedzi, ogląda serial telewizji idzie sobie spać, tak nie przejmuje się. Dopiero następnego dnia po prostu przyjeżdża straż, przyjeżdżają po prostu wszystkie służby. No to tak samo można tutaj powiedzieć, tak, że po pierwsze przerażające jest to, że premier po prostu nie ma e, władzy pełnej w kraju, że po prostu takie informacje powinny do niego napływać. Ja rozumiem, że mogą różne być informacje, może przeoczyć pewne informacje, no ale chyba sytuacje, gdzie ryby padają masowo, tak, gdzie są na to dowody, zdjęcia telefonem komórkowym wykonywane przez rybaków, wędkarzy, no nie się też, tak, ryby każdego roku padają, są różne sytuacje, są po prostu różne lokalne zatrucia, czy po prostu jakieś lokalne problemy, są problemy w poszczególnych stawach, są sinice, tak, teraz się pojawił kwestia na przykład, że na morze pojawiły się silnice, nie można się kąpać i tak dalej. No dobrze, ale to są lokalne spra sprawy, natomiast jeżeli są setki czy dziesiątki ton martwych ryb, no tutaj coś jest na rzeczy, należałoby to sprawdzić, tak? No więc jest to po prostu przerażające, że premier Morawiecki nie ma praktycznie kontroli nad państwem. Też to się dzieje w okresie wakacyjnym, tak? Tak, że praktycznie tutaj premier Morawiecki, politycy w ogóle powinni mieć skrócony ten czas, jeśli chodzi o urlop, oni mają 7 tygodni. No nie wiem, który zwykły człowiek ma po prostu nawet więcej niż 3 tygodnie wolnego, to już jest w ogóle inna sprawa. A politycy mają 7 tygodni, gdzie jest, gdzie jest tak wiele kluczowych spraw przed Polską, kwestia braku węgla, podwyżki, jeśli chodzi o ceny po prostu prądu gazu, dopłaty ze strony państwa, kwestia bezpieczeństwa gazowego, paliwowego państwa polskiego, inflacja tak, kwestia właśnie tutaj jeśli chodzi o te rzeki, no i praktycznie rząd nic nie robi, też pieniądze jeszcze Polska nie dostała z Unii Europejskiej, a politycy sobie jadą na urlop na 7 tygodni, od 1 sierpnia do połowy września, niech sobie jeszcze wezmą po prostu kolejne dwa miesiące do końca roku, a co będą się tam przejmować, tam w ogóle tam niech się zajmą po prostu pracą w styczniu, a zrobią sobie do końca, w sumie wrócą w połowie września, to przecież zaraz już jest październik, w listopadzie jest święto zmarłych, potem w grudniu są święta, to już trzeba byłoby wziąć po prostu po prostu na, na zapas wolny, tak najlepiej. To no absurd. No i tutaj przerażające właśnie, tak, no, premier Mateusz Morawiecki, na pewno należy mu się urlop, natomiast jest to teraz specjalna sytuacja, powinien to wszystko kontrolować, monitorować, nawet, ja nie wiem, czy premier Morawiecki był na urlopie, ale nawet gdyby był na, na Europie, no to w pewnych sytuacjach powinien być informowany, co się dzieje na temat sytuacji w kraju, tak? To tak samo, jak jest na przykład, nie wiem, tutaj policja czy straż pożarna, no oni działają świątki, piątki czy niedzielę, nawet jak jest sytuacja nagła, tak, gdzieś po prostu policjant jest ściągany z domu, do pracy. Tak samo tutaj premier, nawet jakby był na urlopie, powinien o tym zostać poinformowany. Zwłaszcza, że ta cała sytuacja miała miejsce od 26 lipca. No i też pamiętajmy, no dzisiaj żyjemy w XXI wieku. To, że jakaś grupa wędkarzy czy rybaków powie, że tam po prostu są śnięte ryby, no to okej, okay, ktoś może nie dać wiary, tak? Ale tych dowodów było sporo, bo pojawiały się filmy, nagrania, pojawiły się zdjęcia, tak? na no ludzie, no przecież ktoś, ktoś to powinien skontrolować. Potem była jakaś informacja, że już nie pamiętam, jakiś radny czy po prostu jakiś samorząd dostał to informację na temat tych ryb, to podobno wysłał to informację do kilkunastu urzędów, tak, do premiera, tam do różnych do policji, to, do prokuratury, żeby to sprawdzić, żadna z tych instytucji praktycznie nie zareagowała też tak w, w, w porę. No więc przerażająca sprawa. To, co się dzieje w państwie polskim, największa katastrofa ekologiczna w Polsce, a więc skażona odra, skażona tym bardziej, że to mogło być działaniem praktycznie obcych, obcego, na przykład mocarstwa, służb, tak, bo to jest jakaś substancja chemiczna. To też jest kolejna, po prostu kolejny obnaża praktycznie władze prawa sprawiedliwości w Polsce, że nie potrafią do dzisiaj stwierdzić, co tak naprawdę znajduje się w tej wodzie, jakie związki chemiczne doprowadziły do śmierci właśnie tych, ryb, bo ktoś powie tak, no i no, no, te związki były chemiczne, to jak oni miałem pobrać próbkę, skoro rzeka po prostu płynie już tych związków na przykład nie ma, bo się one rozpuściły. Okej, okay, ale na przykład ryby są zdechłe, są martwe, więc można na przykład te ryby z, zbadać sprawdzić pod, pod kątem tego, e, na skutek czego one zdechły, tak? E, Dlaczego po prostu padły, więc być może tam zostanie wykryta substancja e, chemiczna. Jeżeli na przykład w przypadku człowieka e, patomorfolodzy są w stanie po śmierci człowieka określić datę kiedy zmarł, czy zmarł tydzień temu, czy po prostu parę dni temu, po tak tutaj po prostu po śladach na ciele, po po prostu tak to się mówi tam po prostu po śladach opadowych, czy jakoś, tak, tak, na, na ciele i innych przesłankach. A tutaj praktycznie nie potrafią naukowcy stwierdzić, stwierdzić stwierdzić faktycznie, od czego ta rzeka jest skażona. I o zgrozo, jeszcze to się wszystko dzieje przed 15 sierpnia, kiedy to wiadomo, że to święto w Polsce, to najlepiej po prostu w ogóle zajmijmy się tym tematem po świętach, albo wróćmy do tej sytuacji w ogóle we wrześniu, jak się skończy sezon wakacyjny, bo trzeba wziąć urlopy i tak dalej, no kompletna tragedia. Służby czy odpowiednie instytucje, czy laboratoria powinny funkcjonować bez względu, czy jest święto, czy jest, czy jest okres wakacyjny, urlopowy, i tak dalej, no to jest kwestia bezpieczeństwa państwa polskiego i tutaj nawet powinna być kwestia też ABW, tak, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako bezpieczeństwo funkcjonowania nas wszystkich, państwa polskiego. No bo na przykład ja mieszkam w Poznaniu, a jako mam mieć gwarancję, czy podobna sytuacja nie będzie mieć miejsce w Warcie, tak? A ktoś mieszka na przykład w Warszawie, a jaką mam mieć gwarancję, czy podobna sytuacja nie będzie mieć miejsce, jeśli chodzi o Wisłę, tak? No więc są po prostu obawy w poszczególnych właśnie miastach, w poszczególnych regionach, czy taka sama sytuacja nie będzie mieć miejsca w innych regionach, tak? To wszystko na dzisiaj pozdrawiam. Stawcie suba. trzymajcie się.